Z chwilą powstania kompleksu sportowo-rekreacyjnego ówczesny włodarz miasta mówił o przyjeździe Borussii Dortmund na kilkudniowe zgrupowanie. I choć padały różne terminy, dopiero pod koniec czerwca udało się ściągnąć niemiecki klub do Ostrudy. Oczywiście nie było mowy o pierwszej drużynie, gdyż nasze miasto na nią po prostu nie stać. W Ostrudzie na kilkudniowym zgrupowaniu przybywała druga drużyna mistrza Niemiec. To dla Ostrudy ogromna promocja samego miasta, infrastruktury sportowej i turystycznej. Bardzo mocno o to zabiegał burmistrz Olgier Dąbrowski. Przyłożyło się do tego oczywiście Condo Hotels Group, no i operator stadionu, czyli Żegluga Ostrudzka Elbląska. Dla nas ogromna szansa na to, żeby Bundesliga poznała nasze obiekty, naszą gościnność, naszą infrastrukturę turystyczną i liczymy na to, że w kolejnych sezonach pojawią się również inne drużyny. Piłkarze nocowali w luksusowym hotelu, jednak czasu na relaks i wypoczynek mieli mało, gdyż przyjechali tu na obóz treningowy. Do swojej dyspozycji ponad 35-osobowa ekipa miała całą bazę treningową na terenie miasta. Korzystają z murawy również na boisku przy szkole numer 4, ale większość treningów odbywa się na kompleksie rekreacyjnym przy ulicy 3 Maja. Druga drużyna mistrza Niemiec w nadchodzącym sezonie występować będzie w trzeciej lidze niemieckiej. I choć jeszcze przed ich przyjazdem sceptycy narzekali na słaby poziom graczy z Niemiec, to po rozegraniu pierwszego sparingu ze Stomilem Olsztyn wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Nasz pierwszoligowiec na boisku nie istniał, a piłkarze z Niemiec wygrali spotkanie 4-0 i udowodnili, że stomilowcy muszą jeszcze dużo pracować przed sezonem w pierwszej lidze, bo z taką grą, jak zaprezentowali w Ostrudzie, mają nikłe szanse na zwycięstwa. 30 czerwca w drugim sparingu Borussia Dortmund zmierzyła się z Sokołem Ostruda. Zapaleni kibice Sokoła wierzyli w zwycięstwo podopiecznych Czesława Żukowskiego. W podstawowej jedenastce zabrakło Jarosława Rzeźnikiewicza, Pawła Sędowskiego i Bogdana Miłkowskiego. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-3 dla Dortmundu. Bramkę dla Sokoła zdobył Tomasz Śnieżawski. W drugiej połowie spotkania niemieccy piłkarze dali prawdziwy popis swojej gry, a podopiecznym Czesława Żukowskiego zafundowali prawdziwą lekcję gry w piłkę nożną. Dortmundczycy w drugich 45 minutach zdobyli aż 6 bramek. Końcowy wynik spotkania to 1-9. Pytanie tylko, po co Sokołowi było rozgrywanie takiego spotkania, skoro piłkarze są w trakcie urlopów po wyczerpującym sezonie ligowym. Bo jeśli dla prestiżu, to wynik 1-9 z pewnością nie przyniesie Sokołowi chluby.